witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. A komentować będzie dziś dla Państwa nasz duet. Tomasz Smokowski i siedzący obok mnie Jacek Laskowski. Reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez punktatorstwa, za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. Teraz na ekranie wyjściowy skład ekipy gospodarzy. To, co od razu rzuca się w oczy, to formacja 1-4-3-3 z napastnikami ustawionymi blisko siebie. To właśnie oni mają robić różnicę, współpracować ze sobą, wygrywać pojedynki i znajdować drogę do siatki. W tym kontekście ważne będzie dostarczenie im piłek z bocznych sektorów boiska i oczywiście dyscyplina taktyczna, ale to akurat jest ważne w każdej formacji. A oto i skład holenderskiej drużyny. Znani są z tego, że wysoko zastawiają pressing i chyba dzisiaj będzie podobnie. Tak sądzę. Lubią przejąć piłkę jak najbliżej bramki rywala, bo dzięki temu łatwo przychodzi im stwarzanie sobie sytuacji strzeleckich. Ale też taka strategia wymaga doskonałej organizacji gry i ciężkiej pracy na całym boisku. Oby nie zabrakło im sił. Gwizdek i zaczęło się. Poradził sobie, minął z wodem. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę, jest Robert Lewandowski. Potrafi przytrzymać. I Lewandowski! Gol! Proszę Państwa! Co za decyzja! Co za wykończenie! Wspaniała bramka z przewrotki! Tylko Państwo spójrzcie, jakie to jest fantastyczne trafienie. Widać koncentrację, wyskok, złożenie się. No istna poezja, proszę Państwa. Pozycja do przewrotki wymaga ogromnych umiejętności i nieco szczęścia, ale nie zapominajmy, że szczęściu trzeba pomagać. Choćby tak, jak na załączonym obrazku. No to mamy 1-0. Frankie. Dobrze, teraz mija rywala. Strzał z daleka! Ale bramkarz radzi sobie teraz bez problemu. Takie uderzenie nie mogło go po prostu zaskoczyć. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Steven Berghuis. Strzela teraz! Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Skok do rywala i po akcji. I strata. Fatalne zagranie. Okazja dla Holendrów do ataku skrzydłem. To środkowanie w pole karne. Obrona chyba zaspała. Tak, bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak.
zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Popatrzmy, świetny nabieg na piłkę, strzał z powietrza, po którym nie było czego zbierać. Czyste, soczyste uderzenie, które można tylko podziwiać. Po tym golu jest 1-1. Lewandowski dobrze zabiera się z piłką, będzie zabójczo groźny, ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Doskonale utrzymuje piłkę w boisku, co z nią teraz zrobi? Dobrze się to zapowiadało, ale obrońca teraz odebrał mu piłkę, nic z tej akcji. Robert Lewandowski. Czy zdoła strzelić? Ależ robi Słomada. Jak on to zrobił? Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja, która może dać prowadzenie. No tak, nie udało się dobrze uderzyć głową przy takim kryciu. Powinni spróbować akcji skrzydłem. Jest miejsce. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Szansa, aby wyjść na prowadzenie. Ma piłkę i obrońcę przy sobie. Wyglądało to obiecująco, ale ostatecznie piłka wyszła na aut bramkowy. Jan Bednarek. Też. Wygląda to trochę tak, jakby zachęcali rywali do przypuszczenia ataku. Wejście bez faulu, piłka odzyskana. Polacy mają sporo przestrzeni wzdłuż linii bocznej. Szansa na gola! I broni bramkarz! Coś niebywałego! Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak! Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. O takich zawodnikach jak Robert Lewandowski zawsze mówi się dużo. Rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Aut dla Holendrów. Hopmenars. Strata biało-czerwonych. Aha, jednak piłka nie przekroczyła linii. Spójrzmy. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Zieliński. Gra wstrzymana, aut po tym wejściu przeciwnika. A zatem będzie zmiana, otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Piłkę przyjmuje Depay.
Czy ta okazja da prowadzenie? Oj, kiepsko to było uderzone. Nie jest łatwo uderzyć z bliska technicznie i celnie. Czasem wychodzi właśnie taki kick. Gorzej się chyba już nie dało. Dużo widzi na boisku, popatrzmy. Strzał, ale zabrakło celności. Nie ma gola. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Klasem. Depay. Dawid Klasem. Obrońca go teraz odpuści. Ale może teraz będzie szansa. Oj, ale to teraz zawalił. Sytuacja sam na sam z bramkarzem. Powinien sobie poradzić. Atak buduje. Chciał uderzyć silnie, zapomniał o precyzji. Franky. Depay. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Chwila przerwy. Będzie zmiana u Holendrów. Klasem. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Słabe to dośrodkowanie. Piłkę zatrzymał już pierwszy obrońca. Cisną tam mocno. Polacy mogą teraz uderzyć skrzydłem. Jest tam miejsce. Piłką Robert Lewandowski. Faul nie! Czysty odbiór w polu karnym. Powinien do tego dojść. Piłka do Beckhorsta. Nici teraz z tej rzutki. Był tam Glik. Okazja do strzału. Dobrze Wojciech Szczęsny. Łatwa interwencja. Lewandowski. Spójrzmy, to może być decydująca akcja. Bez faulu, czyściutki odbiór. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Jest potwierdzenie, tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Ake teraz. Lind.